Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Moim państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku-Śląskim, pan Waldemar Szwalec. Panie dyrektorze, realizujecie programy, co to za programy i do kogo one są skierowane? Myślę o Mali Geniusze. Więc tak, realizujemy dwa obecnie programy w szkole. Tak jak pan powiedział przed chwileczką, jest to program Mali Geniusze. Mali Geniusze obejmuje dwie szkoły. Obejmuje szkołę naszą w Chełmsku i szkołę w Lubawce. Z tych właśnie małych geniuszy organizowane są po pierwsze zajęcia dla dzieci z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Są to zajęcia zarówno poszerzające wiedzę, jak zajęcia wyrównawcze, ale też jest zakupowany sprzęt dydaktyczny, czyli urządzenia, które w przyszłości będą teraz wykorzystywane i w przyszłości na zajęciach właśnie matematyczno-przyrodniczych. Ten program jest od 1 września 2018 roku i będzie trwał przez ten rok szkolny, jak i następny, czyli rok szkolny 2019-20 do czerwca. Drugim programem jest nazwa Tablice Interaktywne? Tak. Tablice interaktywne obejmuje szkoły, które się do tego zgłosiły. W naszej gminie zgłosiły się 3 szkoły, również i Chełmsko w tym bierze udział. Program ten polega na tym, że szkoła musi wywiązać się z umowy, w której po pierwsze dostajemy albo tablice interaktywne, albo tak jak my dostaliśmy 2 monitory interaktywne i do tego szkoła musi przeprowadzić szkolenia i prowadzić również zajęcia na tym sprzęcie. Ale ja powiem troszeczkę może więcej, jeżeli mogę. Otóż połączyliśmy te dwa programy jeszcze w coś, co pozwoli wyposażyć naszą szkołę, praktycznie 2 piętra w tym roku szkolnym, w tablice interaktywne. Na czym to polega? Otóż oprócz tych 2 tablic mamy jeszcze 4 tablice interaktywne, ale do tego zakupiłem 4 również nakładki interaktywne, jak również tablice suchościeralne. Połączenie rzutnika tablicy suchościeralnej i nakładki interaktywnej działa podobnie jak tablica interaktywna. Do czego zmierzam? Że na 2 piętrach praktycznie w każdej klasie będą w cudzysłowie tablice interaktywne. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że po pierwsze uatrakcyjnia to zajęcia, ale po drugie, to co się w tej chwili mówi i mówiło, żeby odciążyć plecak, to jest przede wszystkim właśnie takie działanie, żeby dzieci nie nosiły książek do szkoły, to właśnie poprzez e-dziennik możemy to właśnie poprzez ten sprzęt wśród dzieci rozpropagowywać. Więc myślę, że jest to dobry kierunek. W przyszłym roku, jeżeli wyposażymy na dole 3 klasy nauczania wczesnoszkolnego, to cała szkoła będzie jak gdyby pracowała na tablicach interaktywnych. Zapytam się teraz o program informatyczno-językowy. Otóż program informatyczno-językowy jest to program, który przeszedł, został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Został on zaakceptowany do realizacji, ale od 1 stycznia 2020 roku. Będzie on obejmował jak gdyby 2 kwestie. Pierwsze, wyposażenie całej klasy w sprzęt informatyczno-językowy, całkowicie nowy. To jest zakup mebli, zakup komputerów. Tutaj już poszliśmy w kierunku laptopów. Wyposażenia całkowicie właśnie takiej klasy pod kątem informatyczno-językowym. A z drugiej strony będą to zajęcia dodatkowe dla dzieci w postaci zajęć informatycznych i językowych, ale dopiero od stycznia 2020 roku. Koszt takiego programu opiewa na kwotę prawie 400 tysięcy. Program Posiłek w domu i w szkole. Jest to program, który też ogólnopolski. Przystąpiliśmy do niego z
tego względu, żeby wyposażyć stołówkę szkolną, jak i kuchnię w nowy sprzęt. Oczywiście ten program napisała tutaj pani Magda Bieniek, sekretarz, pan Szczepan Zając jako kierownik. Obejmuje przede wszystkim on, tak jak powiedziałem, wyposażenie w nowy sprzęt. Jeżeli chodzi o stołówki, to nowe meble, nowe krzesełka, jeżeli chodzi o kuchnię, to nowy sprzęt. Ten sprzęt, który my obecnie mamy, on ma troszeczkę już czasu, więc powoli chcemy go wymieniać na nowy, lepszy. Panie dyrektorze, będąc tutaj na takim turnieju u was, zauważyłem tam z boku takie boisko trawiaste. Boisko trawiaste. Kiedyś dawno, kiedy szkołę budowano, wykonano takie boisko asfaltowe. Było to boisko do piłki ręcznej. Przez jakiś okres czasu spełniało ono normę. Graliśmy, ja sam osobiście też i grałem na tym boisku w piłkę ręczną, ale po pewnym czasie z jednej strony zostało ono zużyte, asfalt się jak gdyby zniszczył, z drugiej strony dzisiaj normy nie pozwalają na grę na takim właśnie podłożu typowo asfaltowym, więc postanowiliśmy zmienić to boisko asfaltowe na trawiaste. Rozpoczęliśmy to już w 2018 roku przy budowie drogi tutaj na modernizację. Przy modernizacji drogi we wsi Błażejów dogadaliśmy się ze sprzętem dzięki panu Szczepanowi Zającowi, kierownikowi gospodarczemu. Dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o firmę, i ta firma nam nieodpłatnie usunęła cały asfalt. W zeszłym roku nawieźliśmy ziemię. Przy budowie inwestycji na Bukówce okazało się, że można pozyskać ziemię za niewielkie pieniądze i łącznie za transport zapłaciliśmy i za niewielkie pieniądze żeśmy tą ziemię przywieźli i rozplantowali. Musiała ona zgodnie z normami leżeć rok. Leżała rok. Dzisiaj zaczyna jak gdyby to boisko zarastać nie trawą, ale różnymi rodzajami chwastów, powiem w cudzysłowie. I dlatego chcemy pilnie dalej to boisko doprowadzić do tego, żeby 1 września lub na początku września rozpocząć zajęcia lekcyjne i nie tylko lekcyjne, też i zajęcia, które będą po lekcjach, a także dla innych, którzy by chcieli skorzystać po południu, jeżeli chodzi o młodzież, jeżeli chodzi o grę na tym boisku. Dlatego chcemy zrekultywatorować to boisko, czyli doprowadzić do odpowiednich spadów terenu, nawieźć ziemi, uzupełnić jeszcze tą ziemię, zakupić bramki i zakupić z jednej strony chociaż piłkochwyty, żeby piłka z boiska nie wypadała za teren szkolny, bo z jednej strony jest bardzo blisko do końca naszego gruntu oznakowanego, właściwie nieoznakowanego, a wytyczonego przez ogrodzenie. I cały koszt, jeżeli chodzi o niwelację i zakup bramek, to jest 16 tysięcy. 11 tysięcy, tak jak firma nam określiła, niwelacja gruntu, dowiezienie ziemi, co jest po naszej stronie, a 5 tysięcy to jest zakup bramek. Oczywiście tutaj musimy mieć zakup takiego sprzętu, który będzie miał atest. To jest budynek użyteczności publicznej, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby były to zakupione bramki bez atestu. I tak samo jest, jeżeli chodzi o piłkochwyty. I myślę, że jeżeli pieniążki uzyskamy, a zwróciliśmy się do pani burmistrz, do pani skarbnik z wnioskiem o to, żeby Rada Gminy, i myślę, że Rada Gminy nam pomoże w tym i przegłosuje, jeżeli nam pomoże, to boisko 1 września lub na początku września będziemy chcieli oddać do użytkowania dla dzieci i młodzieży, no i też po południu. Panie dyrektorze, szkoła w Chełmsku Śląskim jest dużym obiektem. Jest co tutaj robić, remontów, ale ostatnio wpadliśmy na wspaniały pomysł malowania klas lekcyjnych. Powiem tak, od 2 lat odnawiamy szkołę.
ja jako dyrektor tutaj pracownikami naszymi odnawiam korytarze. Jest to duża powierzchnia, jak pan widzi, bo każde piętro razy 3 plus łącznik plus szatnie, jest to duże hareło, ale odnawiamy to kosztem naszych pracowników. Natomiast klasy od roku, właściwie od półtora roku poddałem pod na Radzie Pedagogicznej pod takie przemyślenie, że mogą pomalować to nauczyciele wraz z rodzicami czy z uczniami, a z drugiej strony, no, kto by chciał jeszcze w tej kwestii nam pomóc, no to bardzo chętnie i mile byśmy tą pomoc widzieli. I otóż tak, dwie klasy zostały wymalowane. Jedna przez nauczyciela, panią Szwalec Annę, plus dzieci z klasy trzeciej, ósmej. I druga klasa to była klasa muzyczna, gdzie właśnie wymalowali rodzice pracujący w czeskiej firmie, ale byli również uczniowie i tą klasę również wymalowali. Dzisiaj zgłosiła się ta sama firma, ci sami ludzie, właśnie rodzice uczniów, będący też naszymi kiedyś uczniami, że chcą wymalować następną klasę. Więc 7 czerwca też taką klasę, a nie wiadomo, może dwie klasy, spróbują ci rodzice wymalować. Więc powoli, powoli też i wszystkie klasy, myślę, że odnowimy jako całą szkołę później wraz z tymi korytarzami. Panie dyrektorze, zapytam się o taką inicjatywę, którą co roku organizujecie, nazwa Polonez Nocą. Przyjeżdżam i jestem nieraz pod wrażeniem, jak można przygotować taką imprezę. Głównym organizatorem imprezy Polonez Nocą jest pan Damian Skorupiński, nauczyciel, który tu pracuje od wielu lat. Jest to któryś raz z kolei Polonez Nocą. Oczywiście też biorą w tym udział inni nauczyciele, nie tylko nauczyciele, ale też pracownicy niepedagogiczni. Jest to duża impreza, przychodzi bardzo dużo osób i w tym roku będzie to 14 czerwca. Rozpoczyna się, powinno się rozpocząć o 22, ale z reguły znając życie, no, trzeba być troszeczkę wcześniej, bo trzeba wejść na salę, trzeba zająć odpowiednie miejsce, więc o 21 jak gdyby można było przyjść, więc serdecznie zapraszam wszystkich, którzy by chcieli wziąć udział jako obserwatorzy właśnie tego Poloneza Nocą. Zapraszam na 14 czerwca do nas tutaj, do szkoły, o godzinie od 21. Panie dyrektorze, zapytam się jeszcze o tym Polonezie Nocą. No, ta młodzież ćwiczy, no ile spędza czasu ćwicząc tego Poloneza, te stroje piękne, no ja mówię, że zawsze przyjeżdżam tutaj z miłą chęcią. Powiem tak, jest to duża zasługa pana Damiana Skorupińskiego, jeżeli chodzi o stroje, o wyposażenie, o cały kształt tego otoczkę, tak, tego widowiska, bo trzeba powiedzieć nie imprezy, ale widowiska. Udaje się to co roku. Co roku jest coraz lepsze. W tym roku kończą nie dwie klasy, ale trzy klasy, bo oprócz dwóch klas gimnazjalnych szkołę kończy również klasa ósma. Ale do tego jeszcze dojdą również dzieci z nauczania początkowego, więc bardzo, bardzo zapraszam na ten Polonez Nocą 14 czerwca. Proszę przyjść, przyjechać, zobaczyć. Panie dyrektorze, dziękuję i życzę dużo, dużo sukcesów. Dziękuję również Państwu za wysłuchanie informacji.